Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym openingu na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny otworzymy sobie sprzęt od Szarkunów, za co im bardzo dziękuję. Ostatnio dostaliśmy od nich klawiaturkę, którą również testowałem na moim kanale i link znajdziecie gdzieś w opisie do tego filmu i tutaj gdzieś wam się powinien wyświetlić. No i Szarkun stworzy gamingowe rzeczy i teraz postanowili mi producenci wysłać tutaj myszkę Szarkun Draconia Black. Gamingowa myszka laserowa, którą sobie przetestujemy grając dzisiaj w różne gierki, w Call of Duty, w PUBG, w CS-a. Zobaczymy, jak to będzie wchodziło i do tego, że jedna myszka ładnie śmigała po biureczku, dostaliśmy podkładeczkę P40 Szarkun, czyli to jest jedna z największych podkładek, jakie są dostępne aktualnie na rynku. Ona ma 900x400 mm i grubość jej wynosi 2,5, więc to jest naprawdę kozacka podkładka i waży ona prawie pół kilo, więc no, bicepsa możemy też na jej poćwiczyć, więc mordy, bierzemy się za otwieranie tutaj tej myszki. No i dobra, przenosimy się do mojego tutaj kącika pudełek, aktualnie mamy tutaj dwa szarkuniki, no i tą podkładkę. Na sam początek otworzymy sobie tą podkładkę, zobaczymy tutaj, co się w niej znajduje, więc tak, pyk, 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 jak ona wygląda. Powinna być tutaj sama podkładeczka, bez żadnych bajerów, ale patrzcie, jak ona jest długa. Jak ona jest duża i długa. Czy coś tu jeszcze mamy? Dobra, tylko i wyłącznie mamy tutaj podkładeczkę w tym pudełeczku. No i tutaj wam mogę pokazać, jak ona mniej więcej wygląda. Więc to jest ta cała nasza podkładka. No, będzie na tym grane, będą heady strzelane. Teraz się bierzemy, ludzie, za myszkę. Bierzemy się za myszkę, czyli Szarkun Draconia Black, gamingowa myszka laserowa. No i otwieramy to. Tutaj mamy jakąś tasiemkę, więc użyjemy do otworzenia mojego niezawodnego grzebienia. Tylko gdzie on jest, my friendo? Dobra, tutaj na górze mamy taką folijkę i trzeba ją jakoś przeciąć, więc ten grzebień powinien mi się tutaj do czegoś przydać w końcu, więc pyk. Dobra, grzebień możemy odłożyć. Folijka rozerwana, no i otwieramy to, my friendo. Otwieramy to i zobaczymy, jak tutaj w środku co się znajduje. O Jezu, jak to... Dobra, wychodzi, wyszło nam. To sobie musimy otworzyć, tak. Kazie, no wszystko dobrze pokazał. W środku powinno się tutaj znaleźć, ludzie. Już patrzę, tutaj było napisane gdzieś. O właśnie, myszka Draconia Black, płyta z softwarem, dodatki do myszki, czyli ślizgacze i transportowa jakby paczuszka, taka torba do przenoszenia tej myszki, do chowania jej. Więc okej. I tutaj wyjeżdża nasza myszka. W ogóle patrzcie, jak ona jest ładnie zapakowana. Możemy ją, jeszcze nie kupując w sklepie, możemy sobie przetestować, czy nam ręka na niej będzie dobrze leżała, jak ona mniej więcej wygląda. Więc to jest naprawdę mega kozackie. Tu mamy też specyfikację tej myszki napisaną, co wam tutaj później przeczytam, jak będę ją testował. No i dobra, wyciągamy sobie naszą myszunię. Pudełeczko możemy na razie tutaj odłożyć. No i co my tu mamy? Jest myszka. Więc pstryk, podniesiemy jedno pudełko. Mniej więcej tak ono się nam prezentuje. Ma ona tego skina, takiego smoka jakby. To jest ten właśnie Draconia Black. I powiem wam szczerze, że ona jest duża. Jak na myszkę, ona jest naprawdę duża i tego się nie spodziewałem. Więc fajnie będzie w ręce leżała, patrzcie tutaj. Na podkładce jeździ ona idealnie, więc nie ma tutaj największych problemów. To jest taka torebka do przenoszenia tej myszki, do chowania. Więc jeżeli jeździcie po turniejach, jeżeli jeździcie na lany różne, to wam się ta torba mega, mega przyda. Tutaj mamy zestaw ślizgaczy. Zestaw ślizgaczy jest mega potrzebny, ponieważ ślizgacze się w myszkach po jakimś czasie użytkowania wycierają. Więc dostaliśmy również zestaw ślizgaczy, za co bardzo, bardzo szanuję. No i co my mamy tutaj za opcję? Tutaj mamy jakiś przycisk, nie wiem od czego on jest. A, już wiem chyba. Dobra, więc czekajcie. Jak to dokładnie nam działa? Okej, tym przyciskiem wyciągamy tutaj z tyłu sobie jakby... Czy mi ostrość dobrze łapie, muszę sprawdzić. Tym przyciskiem, co przed chwilą go klikałem, tutaj mamy, wyciągamy sobie obciążniki. Więc mamy tutaj 6 obciążników i sobie możemy naszą myszkę dostosować, ciężar naszej myszki. Więc to są takie obciążniczki, mega fajny bajer. Sztryk, na razie to daję tutaj. Mi ciężar jej akurat odpowiada elegancko, tylko nie wiem, czy te obciążniki się tutaj daje, czy jeszcze gdzieś powinien być taka, wiecie, szufladka do obciążników. Dobra, zamykamy to. Mega spoko motyw. Tu mamy przycisk funkcyjny na boku, nawet nie wiedziałem. To zmiany tutaj stron, lewo, prawo. To jest jeszcze jeden przycisk funkcyjny. Tu mamy plusa i minusa do zmiany DPI. No i mamy również scrolla. Dobra, podetnijmy sobie tą myszkę i zobaczmy, jak ona nam się będzie sprawowała, jeżeli chodzi o użytkowanie w grach i na komputerze, razem na tej
podkładce. No i dobra, mysz podpiąłem już do komputera, teraz ludzie, sobie przetestujemy, jak ona dokładnie działa tutaj w gierkach, więc w grach to jest najważniejsze. Powiem tak, w ręce ona leży naprawdę genialnie, jest ona perfekcyjna. Tutaj mamy te obciążniki, one też tutaj ładnie dają nam czadu w tej myszce i ona nie jest taka lekka, ona wygląda na taką naprawdę solidną mychę. Kolejną fajną rzeczą jest to, że DPI możemy zmieniać dynamicznie, nie trzeba, wiecie, za każdym razem wchodzić w ten program od Sharkuna, tylko wystarczy, że sobie dajmy tutaj plusika i ta myszka dużo szybciej chodzi i też w każdym momencie możemy cofnąć do tyłu jakby tym naszym DPI, że nie musimy za każdym razem przełączać maksymalnej, wiecie, przez wszystkie wartości nie musimy za każdym razem przechodzić, tylko sobie możemy dawać do przodu, do tyłu te właśnie ustawienia. Dobra ludzie, przejdźmy teraz do gierki, przejdźmy sobie tutaj do giereczki i zobaczymy, jak nam się będzie grało na tej myszce. No i dobra ludzie, jesteśmy w gierce, interesuje mnie tutaj tylko i wyłącznie teraz jakaś broń, żeby przetestować, czy fajnie się nam będzie celowało na tej myszce i czy nam sensor nie będzie uciekał, więc to jest mega ważne. Ja ogólnie, jeżeli robię te openingi, to ludzie, robię szczerą opinię i szczerą recenzję prosto ode mnie, więc będziecie wiedzieli, czy warto to kupować, czy nie warto. Jak dla mnie na pierwszy rzut oka myszka naprawdę fajnie wygląda, naprawdę fajnie się tutaj prezentuje i dobrze się utrzyma w łapie. Bierzemy sobie te givery, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Ogólnie jeżeli lubicie myszki duże, myszki wysokie, no to będzie dla was genialny wybór. Jeżeli planujecie właśnie coś zakupić, to jak najbardziej wam właśnie tego Sharkuna polecam. Dobra, otwieramy tutaj drzwi. Jest to myszka przystosowana tak bardziej właśnie dla graczy od strzelanek, dla graczy od FPS-ów, ponieważ mamy na przykład tutaj specjalne przyciski przygotowane do tego, patrzcie, do strzelania takimi seryjkami. No i dobra, wchodzimy na stację. No brakuje nam jakiejś takiej fajniejszej givery, żeby mocniej przeciągnąć, więc troszkę tutaj sobie pogramy. Zmierzamy w kierunku przeciwników, tam kogoś widzę na górce. Z racji tego, że w Call of Duty moje umiejętności strzeleckie są troszkę słabe, ale przynajmniej sobie będziemy mogli przetestować właśnie tutaj te nasze celowanie. Celować będę umiał, strzelać trochę słabiej. Dobra, wchodzimy do domku. Tu gdzieś byli przedtem przeciwnicy, więc teraz warto będzie się tu chwilę przyczaić. Patrzcie tutaj, bieg jakiś wariat tą góreczką i fajnie by go było zmontować. Gdzieś tutaj tego wariacika mamy. O, jest akcja. Mocno obity, ale jeszcze trochę nam brakuje. Jezu, jak się schował. Dobra, jeden frag za nami. Ładujemy to jastypowi. Dobra, jest kolejny headshot. Patrzcie, jakie heady wchodzą teraz, nie? Dobra, mamy kolejnych kolesi tutaj. Więc bierzemy naszą snajperę. Pyk mu raz. Ach, zeszło delikatnie. Dobra, ładujemy. Ejda, nie mogę jeszcze załadować. Tutaj go byliśmy. No i po headshocie dostał, kolejny frag. Dobra, dojeżdżamy go, nie gramy na puziaka. Czy gdzie ten koleś będzie? Mamy go na górze. Dobra, kolejny headshot zapakowany, bierzemy apteczki. Metki to jeszcze. Z końców coś się zbugowało i wyrzuciło mi grę, ale mam nadzieję, że wam się taki unboxing podobał. Ja oceniam tą myszkę 9 na 10, dlatego że jest ona troszkę śliska, mi palce zjeżdżają z góry. Ale ogólnie myszka jak najbardziej na plus, więc wszystkim polecam. Link do kupienia do sklepu Sharkuna znajdziecie gdzieś w opisie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, więcej unboxingów i testów, no to dajcie znać w komentarzach. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!